Na chorzowski komisariat policji weszła 20-latka, by zapytać, gdzie znajduje się siedziba strażników miejskich. I nie byłoby w tej sytuacji nic dziwnego, gdyby nie jej reakcja na odpowiedź. Gdy dowiedziała się, że to kilka kilometrów, wpadła w szał. Ubrała też w niecenzuralne słowa swoje przemyślenia na temat policjantów. Film z tego wydarzenia trafił do sieci. Paweł Jędrusik. A żeby wybuchnąć, wystarczyła tylko odpowiedź na jedno krótkie pytanie: gdzie znajduje się budynek Straży Miejskiej? Później ofiarom padły znajdujące się w zasięgu rąk przedmioty. Gdy usłyszała, że budynki dzieli kilka kilometrów, wpadła w szał, rzuciła znajdującym się obok kwiatkiem doniczkowym, zniszczyła stojący telefon. Na dodatek znieważyła interweniujących wobec niej policjantów. Kobieta została zatrzymana, usłyszała zarzuty zniszczenia mienia i znieważenia mundurowych. Ale to nie koniec historii, bo niedługo po zwolnieniu kobiety policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej w jednym z chorzowskich marketów. Gdy przyjechali na miejsce, okazało się, że to ta sama kobieta. Teraz niepanującej nad swoimi nerwami 20-latce grozi 10 lat więzienia.